Dzień dobry. Witam w Kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz chciałbym opowiedzieć Wam o ważnej rzeczy. Zwykle i bardzo często pokazuję, czym karmić kury, czym ja karmię kury, tak aby były zdrowe. Większość z rzeczy, które wchodzą w skład kurzej diety, to rośliny, jakie powinny jeść i jakie rośliny wpływają pozytywnie na ich zdrowie. Natomiast nie było jeszcze odcinka o tym, jakie rośliny są dla kur niebezpieczne, trujące. I w tym odcinku powiem słów kilka właśnie na ten temat. I wylewa się fala młodej zbrodni. Rośliny trujące dla kur. Dlaczego w ogóle poruszam ten temat? Między innymi dlatego, że otrzymałem już kilka razy przez Messengera, chyba przez Messengera, o ile dobrze pamiętam, takie zapytania, dlaczego kura zdechła. Wczoraj wieczorem jeszcze chodziła, zachowywała się zupełnie normalnie, jadła, piła, a rano znalazłem ją martwą. Więc takie sytuacje zdarzają się między innymi właśnie wtedy, jak kura zje coś trującego. Mnie osobiście również przytrafiła się kiedyś taka sytuacja. Ci, którzy pilnie śledzą kanał, wiedzą, że o takich srebrzystoszyich zielononóżek miałem 3. W pewnym momencie stało się tak, że jedna z nich padła. W tej chwili mam 2 zielononóżki srebrzystoszyje z tych dorosłych. Nie mówiłem o tym na kanale, bo nie chciałem nikomu robić przykrości, natomiast widok tej konającej kury naprawdę był przykry. I tak jak mówię, wieczorem kura jeszcze chodziła, jeszcze sobie biegała, jadła, zachowywała się zupełnie normalnie, a rano znalazłem ją w kurniku, już leżącą na boku i konającą. I tak naprawdę kura skonała na moich rękach. Przypuszczam właśnie, że zjadła nasiono trującej rośliny. No bo gdzie takie trujące rośliny mogą się znajdować? Wbrew pozorom w naszym kraju rośnie bardzo, ale to bardzo dużo trujących roślin. Trujących nie tylko dla ludzi, ale również dla ptaków, dla kur. I chociaż kury są zwierzętami wszystkożernymi i bardzo odpornymi, najczęściej są na tyle mądre, że same wybierają sobie to, co jest dla nich dobre, a co jest dla nich złe, to niestety czasami zdarza się tak, że kura zje coś, czego zjeść nie powinna. Właściciele ogrodów czy ogródków działkowych oprócz uprawiania warzyw trzymają także kury, bo zwierzęta te są tanie w utrzymaniu, nie potrzebują wiele miejsca, tak jak inne zwierzęta gospodarskie, a poza tym kury same w sobie dają takie korzyści, jak chociażby jajka. Więc wiele osób decyduje się na hodowlę tych fajnych ptaków, ale zapomina o tym, że w ich ogrodach rosną rośliny niebezpieczne dla kur, niebezpieczne dla tych ptaków. I kilka z tych roślin będę chciał w tym odcinku wymienić.
A więc nasze przydomowe stado musi żyć w bezpiecznym środowisku, a tak jak powiedziałem, do zapewnienia im bezpieczeństwa jesteśmy my. Ich bezpieczeństwo całkowicie zależy od nas. Na największe niebezpieczeństwo narażone są ptaki, które mają swobodny dostęp do tak zwanego wolnego wybiegu, czyli te, które same chodzą, same szukają sobie pokarmu, same dobierają sobie składniki odżywcze z rosnących w ogródku roślin. Te kury, które są zamknięte na wybiegach, również poniekąd mogą być narażone na niebezpieczeństwa, na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, no bo przecież my rzucamy im do jedzenia nie tylko paszę specjalnie przeznaczoną dla nich, ale rzucamy im również odpadki z naszego stołu. Często znajduje się tam to, co sami jemy, a co nie do końca jest zdrowe i bezpieczne dla naszych kur. Rośliny trujące dla kur występują w różnych miejscach. Można tutaj wymienić różne miejsca. Na pewno większości z Was przychodzą do głowy rośliny ozdobne. Tak, dlatego że rośliny ozdobne mają toksyny, są toksyczne dla zwierząt, ale również w ogrodzie warzywnym znajdziemy rośliny niebezpieczne. Oczywiście trujące rośliny mogą również często rosnąć dziko na terenie naszej posiadłości. Na to również musimy zwrócić uwagę. Musimy dowiedzieć się, jakie są to rośliny i poszukać, czy na naszym terenie, na naszej posesji takie toksyczne rośliny, trujące rośliny nie rosną. Toksyny zawarte w roślinach mogą powodować poważne szkody w organizmach ptaków. Objawy te obejmują obniżone ciśnienie krwi, drgawki, tak jak miało to miejsce w przypadku mojej zielononóżki, no i w konsekwencji śmierć kury. I choć nie ma wyczerpującej listy, takiej pełnej listy trujących roślin, to jednak właściciele powinni ograniczyć występowanie niektórych z nich na wybiegach i w miejscach, do których kury mają nieograniczony dostęp. Wymienię teraz kilka roślin trujących, szkodliwych dla naszych kur i oto niektóre z nich. Ageratina, argemon meksykański, sam nie wiem nawet jak te rośliny wyglądają. Azalia, no to już tutaj już wiem. Azalia, nie mam azalii w swoim ogrodzie, ale niewykluczone, że azalię będę miał. Bukszpan, słuchajcie, bukszpan rośnie u mnie tutaj. Bukszpan wygląda w ten sposób, jest rośliną trującą dla kur. Trujący dla kur jest również bluszcz, cebulki kwiatowe, czyli cebulki tulipanów, jakichś tam narcyzów, żonkili i tak dalej. Trująca jest dla kur również fasola. Fasola, najzwyklejsza w świecie fasola, która rośnie również w naszym ogródku. Znajduje się tutaj. Ja Wam ją pokażę, natomiast zapewne wszyscy wiedzą, jak wygląda fasola. Hortensja również znajduje się w moim ogrodzie. Mam sporo hortensji, bo bardzo lubi je pani Kazikowa. Hortensja ma piękne kwiaty, ale jak się okazuje, dla kur jest zabójcza. Tak więc teraz nie dziwicie się już, dlaczego w okresie wegetacji tych roślin nie wypuszczam kur już tutaj, aby sobie swobodnie chodziły. Tak wygląda hortensja. To wszystko są hortensje, takie wysokie krzaki, pięknie będą kwitły. Jaśmin, słuchajcie, jaśmin również posiadam. Jaśmin pięknie pachnie, ma fajne białe kwiaty. Może te kwiaty nie są jakieś mega efektowne, ale jaśmin pachnie bardzo, bardzo fajnie.
i zobaczcie, już niedługo zacznie kwitnąć. Jest to roślina trująca dla kur, także również trzeba uważać, aby one nie miały do niej swobodnego dostępu. Kolejną rośliną trującą dla kur jest konkol polny, konwalia, ta pięknie pachnąca konwalia, słuchajcie, jest trująca, jest bardzo trująca, jej owoce, takie czerwone kuleczki, no, może nie powinienem o tym mówić, ale jeśli chcesz kogoś otruć, to daj mu owoc konwali, no i zatrujesz człowieka, bo konwalia nie tylko, tak jak powiedziałem, w naszym kraju rośnie mnóstwo trujących roślin, między innymi jest to konwalia. Laurowiśnia, lantana, naparstnica, narcyz, oleander, tak, tak, oleander, taka pięknie kwitnąca roślina, przeważnie na biało i na różowo, pochodząca z krajów śródziemnomorskich, w naszym kraju można ją hodować w donicach, a w Hiszpanii rośnie na przykład przy autostradach, jest to bardzo trująca roślina. Rącznik pospolity, również fajnie wyglądająca roślina, będę ją miał, natomiast będę musiał bardzo uważać i jak ona przekwitnie, będę musiał zlikwidować nasiona, ponieważ nasiona rącznika są trujące, bardzo trujące. Nie tylko dla kur, ale również dla ludzi, dla psów. A z uwagi na to, że posiadam dwa psy, to będę musiał zwrócić na to szczególną uwagę. Rabarbar, słuchajcie. Ten dobry, fajny, kwaśny rabarbar, z którego robimy sobie pyszne kompoty, dla kur jest również trujący. Rabinia akacjowa. Rododendron. Rododendron, słuchajcie, czyli to, piękny, prawda, dla kur zabójczy. Rośliny z rodzaju psiankowatych, czyli warzywa takie jak pomidory, papryka, co ciekawe, do tej rośliny należą także rośliny ozdobne, takie jak brugmansia czy datura. Trującymi dla kur jest również szalej, szczawół plamisty, szkarłatka, tojad, kalmia szerokolistna, trojeść, wawrzynek oraz wiciokrzew. O nie, wiciokrzew trujący dla kur, a pani Kazikowa wsadziła niedawno wiciokrzew tutaj. To jest wiciokrzew. On bardzo fajnie się pnie, bardzo fajnie wygląda. Fajnie kwitnie. Będę musiał zastanowić się poważnie nad tym, czy ten wiciokrzew może tutaj rosnąć. Raczej będziemy go musieli przesadzić z uwagi na to, że dla kur jest on trujący. Ale słuchajcie, również inne rośliny, owoce są trujące dla naszych kurek i nie należy podawać kurom skórki oraz pestki z awokado, która jest toksyczna. Należy unikać soku z cytrusów oraz ich skórek, czyli skórka z cytryny, skórka z pomarańcza, skórka z grejpfruta. Wszystko to jest szkodliwe dla kur. Nie podawać kurom jadalnych produktów zawierających sól, cukier, kawę czy alkohol. Słuchajcie, widziałem na różnych kanałach na YouTubie, jak hodowcy karmią swoje ptaki, nie tylko kury, ale jakieś tam gęsi, kaczki, indyki. Niektórzy mają jakieś układy z firmami gastronomicznymi i na przykład dostają resztki z fast foodów. I kiedyś widziałem, jak kury dostały do jedzenia jakieś tam posolone frytki, wiecie, sos tatarski, różne inne resztki jakichś kebabów, jakiejś pizzy z różnymi sosami. Przecież tam jest sól, przecież tam jest cukier. A to wszystko dla naszych kur niestety nie jest zdrowe. To, że one się nażrą, najedzą i napchają swoje żołądki, to nie jest dokładnie to,
do czego prawdziwy hodowca powinien dążyć, bo prawdziwy hodowca powinien nie tylko nakarmić kury, ale powinien nakarmić je czymś zdrowym. Dalej, jedziemy. Surowe, a w szczególności zielone obierki z ziemniaków są trujące, a więc ziemniak w jakiejkolwiek postaci musi być przygotowany. Jeśli chodzi o cebulę, ja czasami podaję, natomiast wyczytałem, że cebula w dużych ilościach psuje smak jajek, a jeśli będziemy ją podawać bardzo często, to spowoduje u naszych kur anemię. Nie podajemy kurom również orzechów. Takie zdrowe orzechy, takie smaczne dla ludzi, a dla kur niestety są trujące. Na szczęście, tak jak powiedziałem wcześniej, w większości przypadków kury są zbyt mądre, aby same zjadły coś szkodliwego, ale zdarza się. Przypadki zatruć występują właśnie wtedy, kiedy ktoś nieumyślnie nakarmił ptaki toksycznymi roślinami lub nie dożywił ich, przez co ptaki musiały szukać pożywienia i desperacko jadły to, co znalazły. Człowiek, gdy jest głodny, również zje byle co, byleby tylko zapchać żołądek. To samo robią ptaki, kiedy czują łaknienie, kiedy czują głód, zjedzą cokolwiek. Kury, tak jak my, są wybredne, jedzą to, co im smakuje, natomiast na przykład zauważyłem, jeśli rzucę kurom pszenicę, to one niezbyt chętnie ją jedzą, bo lubią inne rzeczy, gotowane ziemniaczki, gotowana marchewka, inne rzeczy smaczne. Jak zgłodnieją, pszenica znika, ale jak nie ma pszenicy, to co? Zjedzą cokolwiek i może się zdarzyć tak, że zjedzą jakieś na przykład nasionko trującej rośliny. No właśnie, w zeszłym roku miałem tutaj na wybiegu. To jeszcze nie był wybieg dla kur. On jeszcze nie był wybiegiem dla kur. Mówię tutaj o tym terenie. I tutaj rosło pewne zielsko. Pięknie wyglądające. Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa, ale bodajże anielskie trąby. Takie, słuchajcie, kolczasta roślina z białymi kwiatami w postaci trąbek, a nasiona ukryte w takich, jakby to powiedzieć, w takich miniaturowych arbuzach. Wyrwałem to oczywiście wszystko przed wprowadzeniem kur tutaj na ten wybieg, ale najwidoczniej zostało jakieś ziarenko w ziemi, gdzieś w trawie ukryte. Moja zielononóżka musiała je znaleźć i niestety padła. Dlatego przestrzegam wszystkich przed trującymi roślinami. Sprawdźcie dobrze, czy w waszych ogródkach, czy na waszych posesjach nie rosną jakieś szkodliwe rośliny. No bo każda strata każdej kury jest sprawą przykrą i na pewno każdemu hodowcy sprawi jakąś tam przykrość. Dawno nie zaglądaliśmy z wizytą do tego białego szkieletora, więc zobaczmy, co też tam słychać u pana mecenasa. A u pana mecenasa w loży VIP-ów i promotorów znajdują się tutaj osoby, które w jakiś sposób wspomogły lub wspomagają już któryś raz kurnik Kazika w taki czy inny sposób, między innymi sponsorując zakup jedzenia dla żyjących tutaj kuraków. Dzisiaj w loży VIP-ów promotorów chciałbym wyróżnić Mateusza i Agnieszkę, którzy wspierają kurnik Kazika już nie po raz pierwszy. Jak widzicie, tabliczka z ich imionami ewoluuje, zmienia za każdym razem troszkę swój kolor, swój odcień. Mateusz i Agnieszka, serdecznie dziękuję wam za wsparcie, serdecznie dziękuję wam za oglądanie
kurnika Kazika. Żyjące tutaj kurki są Wam bardzo wdzięczne. Także dziękuję Wam również w ich imieniu oraz w imieniu własnym. A dla wszystkich wspierających oczywiście należą się wielkie, ale to wielkie brawa. A w tym odcinku pomału będę się już z Wami żegnał. Wypuszczę jeszcze tylko kury na wybieg, tak aby mogły sobie pochodzić i pokorzystać. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów oglądających Kurnik Kazika. Widzów z kraju, z zagranicy, z Europy, z Azji, z Ameryki i z Afryki, z Australii, pingwiny na Antarktydzie, Polaków na wyspach, Polaków w Irlandii, w Szkocji, w Hiszpanii, w Niemczech, we Francji, na Madagaskarze, na Hawajach, na wszelkich wyspach ciepłych i zimnych i nie tylko. Mówił do Was Kazik, teraz idę dawać w gazik, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.